Hej, hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Wyspy Iki, czyli dodatku oczywiście do Ghost of Tsushima. No. Kawa jest. Niedzielny poranek również. Szkoda, że taki zimny. No, ale chyba już musimy się pożegnać z tą cieplejszą pogodą. No i teraz tak, zobaczcie, mamy pełno tego drewna. Natomiast nie wiem czemu, może ja źle spojrzałam, tylko drewna nie mogłam tu zostawić. No i nie mogłam z nikim tam więcej porozmawiać, więc nie wiem jakby to miało wyglądać, ale jeszcze tam wrócimy, zerkniemy. Natomiast my dzisiaj przygapiliśmy wcześniej Sanktuarium Jeleni, więc je zaraz zrobimy. I później będziemy podróżować do opowieści. Kurczę, ale ej, tego jeszcze nie robiliśmy. Czyli tak, mamy tutaj legendę czarnorękiego Riku, to zrobimy. No i tutaj główna misja nas prowadzi zaraz niedaleko. Czyli mamy taki okrąg. I tu mamy zagrać na flecie. Moja matka uwielbiała jelenie. Czciła je. Zagram jedną pieśń dla nich. Matka usadzała nas przy takich jeleniach i kazała recytować im wiersze z Kokinsiu. Starałem się. Kiedy się myliłem, kontynuowała od tego miejsca. Wszystko znała na pamięć. I otrzymaliśmy talizman widzenia Sugaru. Błogosławieństwo jeleniego kami pozwala wystrzeliwać do 3 strzał naraz, o ile masz ich wystarczający zapas. Hej, kurczę, to jest chyba coś najlepszego dla łucznika. Może być coś lepszego? To teraz te wyzwania na łucznictwo mogłyby pójść nam o wiele lepiej. No i zobaczymy. Tutaj jeszcze kwiat zauważyłam, więc podejdę, zbiorę. I lecimy dalej. Teraz tak, najbliższe miejsce. Kurczę, chociaż tu coś jeszcze jest. No ale powiedzmy, że w tę stronę będziemy jeszcze zmierzać. Więc szybka podróż. I oznaczmy sobie ten punkt. No fajnie by było zdobyć tę zbroję wcześniej i potem w tej zbroi już tu, po tej wyspie, móc sobie w niej biegać w ten sposób. Tylko czemu ta pogoda jest taka, chciałbym powiedzieć, parszywa? No bo trochę jest. Cały czas pada albo cały czas jest mgliście. Rzadko kiedy, chyba że mamy misję główną. Wtedy mamy inną pogodę. I teraz tak, nie mamy konkretnego punktu, tylko mamy pole do obadania. No właśnie. Ciekawe, czy znajdziemy to dość szybko. Jeszcze wyżej. Czyli to będzie w ogóle na jakimś wzgórzu. Chociaż patrząc na tę wyspę, to tu same wzgórza, prawda? Skrótów nie ma. Kurczę, no tak, tak, wiemy, ale musimy to okrążyć.
Żebym wiedziała, że to będzie tyle trwać, to wzięłabym... O nie. O, są i oni. Jak zwierzak czarnorękiego Riku. Do ataku! Powiedz szamance, że nie ulegnę i nie wypiję tej waszej trucizny, cokolwiek w niej jest. Słyszałam, co ona robi ludziom. Mamy trzech. Jeszcze reszta. Mają zakładnika oczywiście. No i ten śpiewak tutaj. I zobaczcie. No, dlaczego? Uwolnię cię. No proszę. Ocalona przez samuraja. Jesteś Minato? A kto pyta? Ronin szukający zaginionej zbroi. Ponoć pływałaś z czarnorękim Riku. Ciszej. Usłyszy cię. Więc wierzysz w te bajki. Niekiedy w nocy czuję, jak Riku na mnie patrzy. Słyszę jego małpę, chłepczącą szpik z kości. Wiem, jak to brzmi, ale te małpiszony naprawdę nas obserwują. Przysięgam. Pamiętasz coś z nocy, gdy wybuchł bunt? Coś, co pozwoli mi znaleźć miejsce jego spoczynku? Zakotwiczyliśmy na północnym wschodzie. Było tam coś pod wodą, coś... lśniącego. Odbicie księżyca? Noc była bezksiężycowa. Lśniąca woda. Niewiele, ale zawsze to trop. Coś czuję, że i tak nam nie dadzą zanurkować, więc... Historia potoczy się troszeczkę inaczej. Lepiej zrobisz, jeśli zapomnisz o zbroi. No chyba nie, nie? Tutaj! Znów! Chyba konia to... O jest, już śpiewają. Możemy ich ubić, mimo że ten śpiewa. Okej. Okay. I się przestawię. O, oferwała. O, stwarzał dobrze. No ładnie, ładnie. Trochę tutaj zużyliśmy punkty ducha. No to już zgraję, tu kogoś niestety... Proszę, pomóż! O, ale jednak ktoś żyje. Wszystko będzie dobrze. Więzienie może być, ale trucizna orlicy... Już dobrze. To niewiele, ale przyjmij to. Jaki wybór, co? Więzienie może być, ale trucizna orlicy to już nie. Ojoj. Trochę swojego konia tam niestety zostawiliśmy i chyba obermo. Suj koty, suj małpy. W ogóle jakaś taka zona tej... na tej plaży. Na tej wyspie. A, zmierzamy na plażę przecież. Coś tu było i nie podniosłam. Ale to pewnie jakiś kwiat. I teraz tak, jak mamy się dostać na dół? Mamy pierwszy most. Nie no, dajcie chłopaki spokój.
Tu powinniśmy zjechać i gdzie ich ma na prawo? A, jest i szpieg. Donosiciel. No, kolejny. I tu następny. O! Tylko skąd? A stąd. No i super. Myślałam, że to do chwycenia się. Jak my mamy schodzić w dół? To jest chyba za nami, co? Czy nie? Ach, to już teraz. Taki okrąg mamy i mamy sobie znaleźć świecącą wodę. No, ta ewidentnie świeci, prawda? Tylko, jak do niej zejść? Tu są jakieś schody. I co myślałeś? Że nie znajdę. Burzowe klify. No, to miejsce wygląda najbardziej obiecująco. Więc mamy wykonać skok? No to lecimy. A może i nie? No to teraz nie jestem pewna. Pod powierzchnią. O, tu coś jest, nie? Czy nie? Pod powierzchnią, ale gdzie? Podążaj śladem lśniącej wody. Są małpy, to wygląda obiecująco. Ale czy nas tu już nie było? Ja mam wrażenie, że... No, chociaż mamy zapis. Że już tu byliśmy przecież. Oczywiście, że tak. Tyle, że nie było tu małp wcześniej. Byłeś tu, Riku? Tajemnicza jaskinia. O proszę. No tego na pewno nie było. I zobaczcie, jak się bawi strzałą. No. Przejście zablokowane. Może znajdę drogę, jeśli rozpalę koksownik. Rozpalić koksownik. No dobrze, czyli tak, oni na pewno od nas chcą. Płonących strzał. Riku, nadchodzimy po twoją zbroję. Tylko... Co to za dźwięki? Za ciemno. Jak rozpalić ogień? Może te płonące strzały? No powiem wam, że takich jaskiń tutaj się nie spodziewałam. Co to było? Czuję się teraz jak w Tomb Raiderze. Kurczę, trochę dziwne te dźwięki, niepokojące.
No, moglibyśmy szybko. Okej. Gdybyśmy szybciej szli, to niczego byśmy nie musieli podpalać, ale... Jest jak jest. No, albo assassin dosłownie. Kurczę. A w tę stronę? Za krótko. Teraz pytanie, gdzie iść? Tu znów do góry. No więc sprawdźmy sobie tę stronę. Jeszcze tylko węży brakuje. Chyba zginęli niedawno. Ale z czyich rąk? Okej. I teraz pytanie, czy my w ogóle jesteśmy przygotowani na tą walkę tutaj? Aha, można było ominąć. Jaki ekwipunek jest pełny? Teraz piraci z Karaibów. Faktycznie jest tu skarb, jednak nie uda mi się wrócić, zwłaszcza ze skręconą kostką. Mam wrażenie, jakbym tkwił tu z tymi małpami całe dnie. Wszędzie za mną lezą, obserwują mnie w ciemności. Trzeba było nie słuchać opowieści Kashiry. To tak mnie teraz zastanawia. Patrzcie na to. Kurczę, ej. Chciałem powiedzieć, skąd tu ptaki, a tu nie toperze. Nie ma tutaj żadnego koksownika, przydałby się mocno. No nic, tędy nie wejdziemy. Tylko martwi mnie to, że nie mogę podnieść tego skarbu tutaj. Bo ekwipunek jest pełny, czyli co oni chcą nam tu dać? Żelazo? Drewno mamy, żelazo mamy. No nic, najwyżej wrócę, jak wydam na ulepszenie tego sprzętu i pozbieram wtedy. To na przykład można. I tu były zapasy. Czyli co, tędy też nie przejdę. Chociaż nie, tu coś jest. Jednak nie. Czyli tamta drabinka. O, to jest taki ślepy zaułek, niestety. No dobrze. Jest koksownik. A to jest chyba nasza droga dalej. Fajne miejsce. Kurczę, ładnie rozbudowane. I klimatyczne, podoba mi się. Ale trochę taka droga donikąd. Zejście? Chyba dwa takie filmy były w takiej tematyce.
wyścig. Ostatnim, co widziałem, były twarze wykrzywione w grymasach nienawiści, wściekłości i rozkosznego strachu. Później świat rozpłynął się w strzępach światła i cienia, powoli przygasając, aż ogarnął mnie całkowity mrok i nastały lata agonii. Nauczyłem się kochać tę zimną, wilgotną ciemność, ale wspomnienie tych twarzy rozgrzewa moją duszę. Czas zemsty jeszcze nadejdzie. Będę wówczas rozkorzował się ich okrzykami bólu, nawet jeśli nie będę już widział ich nienawistnych twarzy. No nic, chyba trzeba zejść. Budda. Czyli skarb. Pewnie gromadzony latami. Czy jesteśmy w skarbcu? No i słyszycie to? No przecież to jest... No jak z filmu. Kurczę, Senua też mi się przypomina. No ciężko, żeby się nie przypomniała. Widziałem cię w swoich snach. Pokaż się. Kolejny łowca pragnie mojej zbroi i mocy Sarugami. Czarnoręki Riku? Przeżyłeś? Nie, raczej się odrodziłem w mroku. No to nie jest źle. Pierwszy odcinek i będzie taka walka. Zobaczymy. Pierwszy odcinek oczywiście dla mnie dzisiaj, no. Jesteś ślepy. To nierówna walka. Racja. Echolokacja. Nie będzie. On sobie lepiej poradzi pewnie. Teraz wszystko zgaśnie. Ciężko z tym nie pomożcie. Ale powiem wam tak, zmieniłam postawę, tak jak widzicie, na ciężkiego przeciwnika, czyli postawa księżyca, i poszło za drugim razem. Natomiast na postawie kamienia nie szło w ogóle, więc jeżeli tu przywędrujecie, to postawa księżyca, koniecznie. Zbroja z Sarugami, no w końcu tak wywalczona, że hej. Zobaczmy. No i oczywiście w końcu będziemy mieli na co wydawać nasze surowce.
No, dał nam popalić. Oj, dał nam popalić. No i dobrze, czyli pierwsze co teraz zrobimy, słuchajcie, to pójdziemy ulepszyć tę zbroję. Perfekcyjne parowanie i perfekcyjny unik, ale wyłącza możliwość... czego? Wyłącza możliwość... sprzęt... strój... Mamy tak, zwykłe parowanie jest wyłączone, perfekcyjne parowanie staje się serią dwóch ataków, a perfekcyjny unik zadaje dodatkowo obrażenia po bliskim wrogom. Zwykłe parowanie jest wyłączone. Przyrost hartu ducha zostaje zwiększony o średnią ilość, wydłuża czas na perfekcyjne parowanie i perfekcyjny unik o średnią wartość. No zobaczymy, jak się będzie w niej nam biegać i kurczę, czy... Czas się stąd wynosić. No tak myślę. Te dwie skrzynie trzeba zapamiętać. Trzeba wydać surowce i później tu wrócić, zobaczyć. No nie jestem pewna czego... Co tam jest w tych skrzyniach, że mam ekwipunek pełny? No podejrzewałam właśnie, że... Przepraszam, o co to było? Ta góra się zawaliła? W sensie ta jaskinia? Grota? Tutaj jest! O! Zbroja dobrze leży, panie. Wyglądasz całkiem jak stary Riku. Kashira, nie powinieneś teraz opowiadać historii o duchach Ufune? Oddaj mi zbroję. I to szybko. Muszę się odlać. Trzymałem na truchło Riku. Riku jest twój. Zbroja jest moja. Przeklęty samuraj. No tak, daj mu nam właśnie ją wypróbować. Widziałam, ale kurczę nie zareagowałam. Kolejnik? Mamy teraz cenę. Jak? Klęty a bo mamy tylko blok zablokowany. Przecież. No. Pierwszy mi sięgnął. Zabijecie! No dobrze, wiemy o co chodzi, tylko musimy ładnie trafiać w ten perfekcyjny unik, więc... Sarugami tak. Wciąż mieszka w zbroi. Dar i przekleństwo. No właśnie. To jest dobre określenie.
Oczywiście oni zostali wysłani po to, byśmy sobie poćwiczyli. No. Zobaczmy, gdzie będziemy mogli ulepszyć sobie rzeczy. Tu w mieście, więc lecimy. Bo bym chciała od razu ją wymaksować. Dokładnie. Wydamy wszystko, co mamy. O! A to jest ten mężczyzna. Z dzieckiem, pamiętacie go? Zostawcie go! Przestańcie, proszę! Ojciec i dziecko. Oboje razem. Przytuleni. Na samym początku przecież... Wciąż działa na mnie trucizna. Na samym początku przecież uratowaliśmy mężczyznę z dzieckiem w podstawce. Ale... Witaj, mój panie! O! No nie wiem, czy chcę z tobą rozmawiać. Zaczekaj może. Z tobą to nie wiadomo, co wiatr przyniesie. Poczekajcie, gdzie tutaj... A czemu mamy kurczę na biało? Ach, dobra, już się przestraszyła. Tej zbroi przyda się coś więcej niż polerowanie. Prawda? No to kupujemy. Dobry wybór. Mhm. Niech ci służy. Ładnie, ładnie. Tylko czemu tak dziwnie, kurczę, każą nam ulepszać? Wcześniej to jakoś inaczej działało. Dobry wybór. No i proszę, zwykłe parowanie jest wyłączone, perfekcyjne parowanie staje się serią trzech aż ataków, a perfekcyjny unik staje się atakiem oślepiającym wrogów. Przyrost hartu ducha zostaje zwiększony o olbrzymią ilość. Wydłuża czas na perfekcyjne parowanie i perfekcyjny unik o dużą wartość. Coś za coś. Tak to wygląda. Obyś dał radę tu jeszcze wrócić. No, zobaczcie, z lampą na górze. No dobra. To teraz podejdziemy do starego znajomego. Witaj, mój panie! No, co ty masz tam do powiedzenia ciekawego? Kenji, co ty tu robisz? Nie ma tu żadnego Kenjiego! Ukrywam się. Gdyby wydało się, gdzie jestem, nie przeżyłbym godziny. Dobrze, nie wpakujesz się w kłopoty, gdy pierwszy statek ruszy ku Tsushimie. Będę pierwszy na pokładzie, serio. No, ciekawie się ukrywa, prawda? Ale przed kim, kurczę, bo tu tylko ci tubylcy, a jeżeli byłby ktoś więcej... No to i tak by się nie ukrył. Dobrze, to tego w ten sposób nie będziemy robić, za to tepniemy się tutaj i zobaczymy, jak to nasze zadanie główne wygląda. I znów brzydka pogoda, jak zwykle. No nic, łucznik w małpę trafi nie w nas, tak to chyba będzie wyglądało, a my musimy chyba wjechać na górę, co? Chociaż? Może niekoniecznie. Biorę konia. No i jazda. Jednak wyżej. No teraz zastanawia mnie, czy znów tu napotkamy Mongołów. Nie, nie ma ich tym razem. No amen. Tylko, gdzie to nas wiedzie? Do góry? Do góry. Tędy nie przejedziemy. Tędy. No więc wybierzemy taką ścieżkę, która chyba jednak prowadzi do celu. O, jeszcze kawałek. Gdzie Tenzo? Na klifie.
Rozmawia z kimś. Rozmawia, czy go przesłuchuje? Tu z prawej strony. Ciągle patrzysz w niebo. Mongolskie kłamstwa. Orlica mówi prawdę! On powiedział, kim każesz jesteśmy. Czekać, Jin? O nie. No to będzie teraz impreza. Następnym razem nie zabijaj wroga od razu. Może nam się przydać. Sporo wygadał. Nazwałeś go kłamcą. Co ci powiedział? To może poczekać. Statek dotrze wkrótce. Kiedy przypłynie, powiedz swoim, że zajmiemy go po cichu. Zbyt duże uszkodzenia sprawią, że okręt wojenny Orlicy przejrzy nasz plan, nim się zbliżymy. Nie martw się, Dzinie z Jarikawy. Statek pozostanie nienaruszony. Odpocznij. Niedługo zaczynamy. Poznał nasze nazwisko. Dlatego tak do nas powiedział, Dzinie z Jarikawy. O, no. Tak się przedstawiliśmy oczywiście, ale... Już czas. Na brzegu są łódki. Z ich pomocą dostaniemy się na statek. Mgła zadziała na naszą korzyść. Jeśli nas dostrzegą, mogą nam uciec. Ruszajmy. Trucizna wciąż cię dręczy? Nie stracę koncentracji, jeśli o to pytasz. Nie, mówiłeś, że coś widzisz. Coś, o czym chcę zapomnieć. Jak plamy krwi na ulubionej jedwabnej Hakamie? Coś nieco gorszego. Dobra, zapytam. Co tak złego spotkało Dzina z Jarikawy? Śmierć ojca. Walczyliśmy ramię w ramię. Zła odpowiedź. Przykro mi. Nie szkodzi. Nie wiedziałaś. Trochę to była zła odpowiedź. Wiecie, co robić. Szybko i krwawo. Powitajmy tych Mongołów, jak na Iki przystało. No! Jest ich więcej! Zabij ich! Nie mogą nas wydać! Gdzie on jest, ten śpiewak? Gdzie jest ten... Gdzie jest ten śpiewak? No nie, tak. Jeszcze kogoś tu mają. Brzeg jest nasz. Szykować łodzie. Nic, nic. Szlak. Mgła opada. Zauważył nas. Patrzcie i żelazo dalej. Wycofać się! Nie! Opłynę ich! Zniszczę ich broń! Rozerwie cię na strzępy! Zrób to, Jin! Pokaż, co potrafi samuraj! Samuraj! Uwaga na ostrzał! Jedziemy!
Ścieżcy wiedzą, kim jesteś. Prowadzą cię wprost w pułapkę. Ty nie istniejesz! Czy kiedy zginiesz, ubieżcy zmówią modlitwę? Tę samą, co przed zamordowaniem twojego ojca. Jak brzmiała ta modlitwa? Znasz te słowa. Wciąż cię dręczą. Niech twa śmierć przysłuży się wszystkim. Zamilcz! Nie to! Nie to! Ten przegór nie tak chciało być, ale niech będzie. Proszę! O nie! No, powiem wam, że tu jest ciepło. Ale popadany. No nie spodziewałbym się. Jest pasne. Ktoś tu jeszcze? Chyba nie. Sprawdziłabym drugą stronę. Może być tak. Mówisz ludziom, którzy gardzą twoim ojcem. Kiedy umierał, byłeś za słaby, by go ratować? To nie moja wina! Skąd to leci? Ja myślałam, że to złodzi. Tu jeszcze są. Ale mnie tu... Obili. Sponiewierali. O. O. Leci. No. Nie śpieszyłeś się z uciszeniem tych dział. Postanowiłem dać ci chwilę oddechu. Jak miło. Co się z tobą dzieje? Najpierw stoimy ramię w ramię, a po chwili chcesz krzyżować ostrza. Nie teraz, samuraju. Mamy coś do zrobienia. Ruszajmy, porozmawiamy później. Płyniemy na okręt Orlicy. Miejmy nadzieję, że nie dostrzegą łupieżców na pokładzie. Nadzieja to za mało. Każ ludziom się ukryć, gdy podpłyniemy do okrętu. Pusta łajba. Nie wzbudzimy podejrzeń. Da nam to czas, by się zbliżyć. Ich działa będą bezużyteczne. Zaczekamy, aż tu wejdą. Wtedy zaatakujemy.
podpalimy ich składy prochu i rozprujemy brzuch bestii. Obyś się nie mylił, Jin. Ja tak na poważnie, to czy pusta łajba, która do was podpływa, nie wzbudziłaby waszych podejrzeń? Zwłaszcza, że to wasza łajba? Zbiska zdaje się większy. Przejrzeli nas. Musimy zaatakować. Jeszcze nie. Chwila. Atakować! Poszlijcie, drani, na samo dno morza! No, czego? No. Atakować! Poszlijcie, drani, na samo dno morza! Atakowaliśmy w imieniu Fune. Wkrótce odzyskamy Iki. I przerwiemy nieskończony krąg cierpienia. No, jestem ciekawa, co zaplanował dla nas nasz nowy znajomy.
Zmieni zdanie, czy nie zmieni. Myślę, że Fune będzie zadowolona. Nie. Oskuruję nas obu żywcem. O czym ty mówisz? Ty mi powiedz, panie Sakai. Jeśli zdradzę twoje prawdziwe miano, każdy ustawi się tu w kolejce, żeby rozpłatać cię na twoje. Więc je zdradź. Zmuś mnie, bym się bronił. Właśnie tego chce Orlica. Żeby samuraj i łupieżca walczyli ze sobą. Wie, że razem stanowimy zagrożenie. Bzdura! Kto ci o tym powiedział? Mongoł, którego przesłuchiwałeś? Orlica chciała, żebyś wiedział. Tak się kończy ufanie przeklętym samurajom. Tu dorastałem, wiesz? Uczyłem się pływać na płyciźnie. Pomagałem budować te domy. Złamałem rękę, skacząc z muru, żeby zaimponować żonie. Byłeś żonaty? Lata temu. Nie przeżyła porodu. Fune pomogła mi ich pogrzebać. To jest mój dom. Ci ludzie to moja rodzina. Jeśli odkryją, że sprowadziłem tu syna rzeźnika Iki, spalą na stosie nas obu. Zrobią z nas ucztę dla krabów. Nie dopuszczę do tego. To zostanie między nami. Chyba siedzimy w tym razem. Orlice osłabiło to, co dziś zrobiliśmy. Ocalimy wyspę Iki działając razem, ale to dopiero początek. Samurajowie i ich przemowy. Powiem Fune, że twój plan się powiódł. Gdy będziesz gotów, na pewno zechcę ci podziękować. Jakoś w to wątpię. Uważaj, Tenzo. Także na to, co mówisz. Ty też. Dzinie z Yarikawy. No dobrze, to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że udało nam się ugrać tutaj sporo, bo i całą zbroję. No i misję. Zobaczcie, co tam leży, tak przy okazji. A to jeszcze to zbiorę, żebym później o tym nie zapomniała. Elegancko, stal 5. Nieźle. No dobrze. To co? To się słyszymy w kolejnym odcinku. Proszę bardzo, teraz mamy tu turnieje. O, spróbujemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, a ja wam dziękuję serdecznie za ten odcinek. Jeżeli wam się podobał, bardzo proszę o lajka. Dziękuję. Trzymajcie się. Hej, hej.